Dzień dobry, Marta Węgierska, zapraszam na prognozę pogody. W nocy prawie w całej Polsce na aurę wpływał będzie pogodny obszar podwyższonego ciśnienia, związany z wyżami z nad południowej Rosji i północnej Skandynawii. Z południowego wschodu napływać będą do nas ciepłe masy powietrza. W nocy w kraju będzie pogodnie i bez opadów. Na niebie pojawią się jedynie niegroźne chmury, nad ranem mogą pojawić się silne mgły, które ograniczą nam widoczność. Noc będzie chłodna, nad ranem termometry wskażą od 4 do 6 stopni na wschodzie, przez 2 w centrum kraju i na wschodzie od 1 do 3 i tutaj mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Jutro aura w Polsce będzie sprzyjająca. Będzie pogodnie i słonecznie. Na niebie jedynie od czasu do czasu mogą pojawić się niewielkie chmury, z których nie będzie padać deszcz. Jutrzejszy dzień będzie ciepły, w ciągu dnia termometry wskażą od 6-9 stopni na wschodzie, przez 9 w centrum kraju i najcieplej na południowym zachodzie, tutaj 11 stopni. Spójrzmy, jak kształtować się będzie pogoda dla naszego regionu. Noc będzie pogodna i bez opadów. Na pogodnym niebie pojawiać się będą jedynie niegroźne chmury, a noc będzie chłodna. Nad ranem miejscami pojawi się przygruntowy przymrozek. Na termometrach zobaczymy od 2 do 3 stopni. Jutro cały dzień będzie bardzo pogodnie i słonecznie. Na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury, które od czasu do czasu przysłonią nam słońce. Termometry wskażą od 8 do 9 stopni. Ciśnienie będzie powoli rosło i w południe wyniesie około 1016 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.